Szczęść Boże, no to Adam, powiedz, kim jesteś. No szczęść Boże. Przypomnij Jezu, kim jesteś. A bo czy ksiądz Sebastian pamięta? Częstochowa. Tak. Dalej. Dalej, Adam, mąż Ewy. No, nie. Ale Adam. No, więcej nie pamiętam. Za wszystko żałuję. Proszę Ej, mi ale pomóc. czekaj, czekaj, czekaj. Ty byłeś na scenie, może? Tak, właśnie tak. I To jest. pomagałeś tam wtedy, przy tej animacji. Tak, dokładnie tak. Tak było, nie Jestem przez inaczej. to bardzo popularny i rozpoznawany w mojej I szkole. twoja koszulka była wtedy malowana? Tak, w ziemią. Przez księdza kapłańskie dłonie. Dobrze, Mówią. cieszę się. Co dobrego słychać? Powiedzieć, co dobrego słychać. No ogólnie, no wie ojciec Sebastian, jak to jest w maju u nas, prawda? Komunie, bierzmowania, więc jest szaleństwo. Chociaż teraz właśnie już po komunii, po rocznicy jesteśmy bierzmowani, nam zostało w niedzielę. Boże ciało i jak to mówi Michał, po Bożym ciele ci księdza nie ma w kościele. U nas też tak się mówi. U Tak nas się mówi. też tak się mówi. Ja to usłyszałem gdzieś to słyszałem niedawno i w sumie, no to jest rzeczywiście, będzie troszeczkę spokojniej. Coś w tym jest, faktycznie. Bierzmowania, komunie bierzmowania, zakończenie roku szkolnego. Boże ciało, oktawa i. Dawaj, dawaj. Wiesz, No. u mnie jest jeszcze komisja w szkole, muszę jeszcze siedzieć w tydzień w szkole, A, wakacje. w podstawówce ja miałem. Nie, w Ale liceum. jak? Dlaczego? Komisji rekrutacyjnej, czyli ósmoklasiści, jak przychodzą złożyć papiery, no to musi być komisja. No i ja jestem w pierwszym tygodniu w tej komisji. Wiem. To są takie, no ale Adam wszystko. śpiewał Bejba. Adam śpiewał Bejba. Co? Więc właśnie mówi, że Adam śpiewał Bejba. No śpiewałem, No to śpiewałem. weź zaśpiewa jeszcze raz. Dla widzów księdza Sebastiana, proszę, z dedykacją. Proszę bliżej. A jak coś zacząłem solo? Czekaj. Bejba. O! O! Czy będzie teraz? Czekaj. Bejba. Hot and cold, no, messing with my mind. Dobra, no to teraz bez ukulele. Jedziemy, Adam, Bejba. Baby, it's kinda crazy. How was the phrase? With you, I lost my senses, Ha, e, a baby. proszę. Na. Ale Dobry jestem. dobra, dobra, dzięki. Dobra, super, a teraz z tańcem. Baby. Nie, ale to w refrenie było. Refrenie było. Jak leciał refren? Solo, A, solo. solo, solo. Never let me down, let it down, down, down. I'm gonna show ya, show ya. Show me what it is you're missing now. Pięknie, Mojego księdza mam. pięknie. Pozdrawiamy mamę Adama, która to ogląda. Gratulujemy talentu. Tak, no. Po kimś to wiadomo. No to co teraz u ciebie? Co u księdza Sebastiana? Co u mnie? No, książka się pojawiła. Pojawiła się książka. Holy Właśnie chciałem. Game. Właśnie, ja wiedziałem, o co, gdzie ją można Dzisiaj kupić rusza u ciebie? przedsprzedaż. Ci rusza przedsprzedaż. O czym jest ta książka? Książka to jest powieść o pewnej nastolatce, która siedzi trochę w internecie, ma, no, wiadomo, jak to ma tam swoją paczkę i tak dalej, ma też taką swoją paczkę w LoLu na Discordzie i ma też, tak jak to każdy z nas, ale też jak to młodzi ludzie, ma swoje różne nastoletnie problemy i poznaje przez internet pewną osobę. Z tą osobą się zaprzyjaźnia i ta osoba powoli pomaga jej poukładać pewne sprawy. I też cel książki jest taki, że przez internet, no też możemy szerzyć dobro. W internecie możemy się spotkać z dobrem, także z dobrymi ludźmi i jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przez internet także jak najwięcej tego dobra innym przekazywać. Wow, czyli to jest taka epika, w sensie to jest fabuła normalna, takie opowiadanie. Tak, fabuła. Akcja dzieje się w roku 2021. Wow, i ty to pisałeś? Ja to pisałem razem z moimi uczniami. Ale mega, Z genialne. stworzyliśmy zespół redakcyjny. O kurde.
Niech są moderatorzy Holy Games, tak? Holy Game. Holy Game. Możecie przypiąć. I jest przedsprzedaż. Gdzie jest przedsprzedaż? Tak, w bio. Mam link w bio podpięty. To można wejść, to też. To... A jakie wydawnictwo? Czy to swoim drukiem? W Rafaelu. Przestań. Mega, już super. Już w tym tygodniu jest drukowana, w następnym tygodniu już będzie taka dostępna fizycznie. Teraz jest przedsprzedaż i tak to fajnie wydawnictwo ustawiło, że w przedsprzedaży no jest chyba dobra cena też zrobiona. Mhm. Ekstra. No to bardzo się cieszymy, z radością przeczytamy. Prawda, chłopaki? Tak. Za pokutę im dać. Co, zresztą Michał, za pokutę. O, mi się o pokutę ostatnio. Jak biegaliśmy po lesie, to pokutę się mi dawać. Ile kilometrów biegaliście? No 5,5, ale to było... Bardzo krótkim odstępie czasowym. Nie, właśnie nie. W sensie, bo biegliśmy w las, tak bardzo głęboko w las. I tam nie było ścieżki w ogóle, biegaliśmy w takich szorach. Trochę tak to wyszło dość survivalowo, dlatego tylko 5,5. Ale było okej. Okay. Fajne doświadczenie. Tak, to jest 120, tutaj 127, nie pamiętam, chyba ma... 127 tak stron coś, bo tam już potem spis treści i tak dalej, a fabuły ma coś chyba 125 stron. Zbierało tego. To jest trochę. Pozdrawiam 6 Igor, ciebie 6 ja. No to bardzo na miło. No i jeszcze ostatnie pytanie mamy od tutaj naszego ojca Sebastiana. Jakie plany na wakacje? W lipcu, jak Pan Bóg da, no to Stany, język. New Jersey? Tak, tamto okolice. Mhm. Co to robisz? Bo miałem pozdrowić. Pozdrawiam Dawida Saczyńskiego. Widzę cię. Okej. A czy Sebastian? Ja... Uwielbiam ją. Ona tu jest, no. Ja... Więc na początku mamy obóz rowerowy z mitrantami. Potem jadę na... Ile kilometrów do przyjechania? To nie jest na kilometr, nie. Jestem animatorem rowerowym, to zrobimy dużo. To jest na tygodnie. To jest... Nie, to raczej jest... Rowerowy to jest tylko taka nazwa. Rowery są po to, żeby dojechać na boisko głównie. Potem mam oazę, OND, jadę na oazę młodzieżową. I potem jeszcze wyjazd z dziećmi parafialny do Nędzy. Więc takie szaleństwa. No co więc, to jest Nędza? Nędza to jest... Przegenialna. A Igor, witaj Igor, to już teraz cię widzę, wiem o kogo chodzi. To jest taka wioska ku Raciborza, przegenialny ośrodek tam jest, ja tam jeździłem od 12 lat. Czekaj, zobaczę, Nędza. Nędza Kościelna 6. Nędza Kościelna 6. Przepiękną kolicę. To jest decyzja Gliwicka. Nędza. Ja. I o tam się godo, bo to już śląskie. Nie było takiej klasy. No to tam właśnie jedziemy. Tak jak mówię, tam jedzie. To był dawniej ośrodek duszpasterstwa LSO, ale teraz to zmienili, że to jest takie. No być taki biały z takimi zielonymi drzwiami. No i co tam będzie? No i tam będzie taki tygodniowy wyjazd dla dzieciaków z parafii. Te scholki tam. Kościół widzę. Tak, kościół. Obok plebania. Z zielonymi drzwiami to jest plebania, a tam obok zaraz jest też. I ty będziesz tam prowadził jakieś rekolekcje, jakieś rozważania, tak? No, to się jeszcze kształtuje, bo to jest taki wyjazd parafialny, taki... Nie, że oaza KSM, bardziej taki parafialny. Tak. Rekreacyjny, chociaż chcę to zrobić w formie takiej trochę właśnie oazowej, no ale takiej luźniejszej oazowej. Jestem na Street View. Tak. Tak, jestem na Street View. Jak ja też mam w planach, jeszcze będę musiał już wrzucić, bo tylko na razie taką zajawkę dodałem. Tygodniowe tutaj u nas warsztaty TikTokowe. Tak jak w tamtym roku robiłem 3-dniowe warsztaty TikTokowe dla młodzieży, tak w tym roku tutaj będę chciał zrobić tygodniowe, bo tutaj mamy przy sanktuarium taki też dom pielgrzyma, mały dom pielgrzyma, jest zaplecze, gastronomia, no to... Ega. Panie, coś takiego. Na miejscu to można działać. To no, jest... aczkolwiek czasami też fajnie jest, dobrze jest wyjechać. Tak. Ale tutaj to jakoś tak chcemy też rozwijać. Wiadomo, ale to właśnie na przykład jak już nie ma możliwości wyjechać, no to zawsze macie tą deskę, że jesteście w okolicy. Mhm. Więc to jest spoko. No, a na Lednicę jedziesz? Nie. Nie jadę. Nie, ja jadę na jednego serca, jednego ducha. Boże, nie dam rady tak. Bo jeszcze tutaj trochę ostatnio miałem wyjazdów i chcę być trochę na parafii, żeby nie przegiąć.
Wiem, rozumiem. Jak najbardziej rozumiem. Stanie nas proboszczem rozmawiać. Wiemy, że tak powiem, ja czujemy to. Czujemy to. Pytał mnie, ile mam rekolekcji na Wielki Post przyjętych już. No i... No. Ale... To ten. Ja też mam jakieś, chyba mam jedne przyjęte, nie? No tak. Tak, tak. Jedne, nie jedne. Coś tam jest, nie wiem. Do mojej szkoły nawet. Małe co nieco. Małe co nieco. Dobra. Pozdrawiam. Bardzo miło, dużo radości życzymy. Z Panem Bogiem. Z Bogiem, na razie. Tu.